Witam Was serdecznie. W dniu dzisiejszym chciałem Wam przedstawić taką dodatkową funkcjonalność, jaką mamy, może nie ukrytą, ale niewidoczną od razu w odtwarzaczu wideo wbudowanym w Samsunga Galaxy S4. Pewnie wielu z Was może i dotarło do tej funkcji, a może też wielu nie dotarło do niej i bardzo chętnie się o niej dowie. Wchodzimy sobie w odtwarzacz wideo. Dowolny film sobie otwieramy, jakieś smurfy. OK, dajmy sobie pauzę. Jakie mamy tutaj dodatkowe funkcje? Od razu mówię. Po lewej stronie, jeżeli sobie klikniemy tu u góry, mamy możliwość uruchomienia tego filmu na przykład na zdalnym wyświetlaczu, to znaczy naszym telewizorze, jeżeli oczywiście nasz telewizor i nasz telefon Samsung Galaxy S4 jest podłączony do tej sieci, do tej samej sieci Wi-Fi. Druga sprawa, klikniemy jeszcze raz. Mamy tu oczywiście po lewej stronie możliwość skalowania obrazu. Jak widzicie, jak nam będzie pasować. Tu po lewej stronie mamy możliwość uruchomienia filmu w małym okienku. O, pauzę na chwilę zrobiłem. Co to znaczy w małym okienku? Możemy sobie na przykład zostawić film tutaj, a my będziemy sobie obsługiwać naszego smartfona, na przykład uruchamiając jakieś dowolne aplikacje, czy to muzykę, czy cokolwiek innego, bo muzyka to może mały ma sens, ale na przykład na Facebooku sobie z kimś piszemy, czy piszemy jakieś e-maila, czy też SMS-a, czy cokolwiek innemu, film sobie leci. Możemy sobie tutaj obraz jeszcze bardziej zmniejszyć, że tak mało miejsca zajmuje. Film sobie leci, a my sobie robimy swoje. Możemy ten obraz powiększyć jeszcze w ten sposób. Możemy sobie przesuwać, gdzie chcemy. Zobaczcie, że to działa bez najmniejszego problemu, nic się nie zacina. Jeżeli chcemy wrócić do normalnej wielkości, wystarczy dwa razy kliknąć. OK, obróćmy oczywiście. OK, zróbmy pauzę. Jeżeli teraz chcielibyśmy sobie zrobić na przykład coś takiego jak zrzut obrazu z filmu, powiedzmy, albo z dowolnego filmu, chcemy sobie zrzut zrobić, albo na przykład kręcimy sobie film, nie wiem, dziecka bawiącego się gdzieś w piaskownicy, kręcimy film i zamiast robić pojedynczych zdjęć, robimy film, przechodzimy do domu i z tego filmu chcielibyśmy sobie wyciąć jakieś kadry. Jak to zrobić? Bardzo prosto, proszę spojrzeć. W oryginale nie będziecie widzieć żadnej opcji, żeby móc to zrobić, ale wystarczy wejść w opcję tu na dole w menu. Skorzystać z opcji, która znajduje się na dole ustawienia. I tu mamy taką opcję jak przechwyć. Jest wyłączona. Włączmy sobie tą opcję. Włącz. Zobaczcie teraz, jak kliknę sobie w dowolnym miejscu na filmie, to u góry pojawi się taki aparat. Kliknięcie jego powoduje wyciągnięcie całego kadru filmu. Albo w prawo, lewo będą takie strzałeczki umożliwiające przejście. Jest jedna klatka w tył, jedna klatka w przód. Spójrzcie. Mogę sobie za pomocą tych strzałeczek tu u góry, tu strzałeczka, przesuwać, zobaczcie, klatka w prawo, klatka w lewo, klatka, przepraszam. Jak widać po sekundach, ja sobie tu klikam dużo razy, klatki się przesuwają, a sekundy nie. Czyli na jedną sekundę można, jest około 30 klatek. Dobra, teraz tak, jeżeli na przykład ta klatka nam odpowiada, możemy ją sobie jeszcze tak trochę powiększyć. I chcemy z niej zrobić zdjęcie, klikamy sobie ten aparat, tu mamy przechwycono, napis, wychodzimy z filmu, możemy tych oczywiście przechwyceń, czyli tych zrzutów robić ile chcemy. Przechodzimy sobie teraz do naszej galerii, gdzie ta galeria się schowała, oczywiście na G, przechodzimy sobie do na sam dół, tak w screenshotach jest tutaj i zobaczcie, tu mamy w tym miejscu mamy całą klatkę całego filmu. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Bardzo przydatna funkcja, szczególnie tak jak mówiłem, kręcimy sobie aparatem film dziecka bawiącego się albo na przykład cokolwiek innego i chcemy wyciągnąć jedną klatkę, żeby coś pokazać. Tak więc ta funkcja, zobaczcie, jest w odtwarzaczu wideo. O. Leci sobie tutaj jakiś film. O, i chcemy zrobić zrzut teraz. Robimy po prostu jeszcze raz. Tu możemy sobie wybrać odpowiednią klatkę. A tutaj klikamy sobie aparat. Zrzut się zrobił. Tu mamy potwierdzenie. Przechodzimy teraz do naszej galerii.
na sam dół screenshoty, o tutaj. I tu, jak widzicie, już mamy zrzut z naszego filmu. Jeżeli chcielibyśmy tu dalej coś edytować, to wystarczy sobie oczywiście kliknąć teraz na obrazek i tutaj mamy opcję edytuj. W tym momencie będziemy mogli coś jeszcze przyciąć, obrócić, kolor jakiś dodać, efekty, naklejki, rysunek, pewnie możemy sobie coś tu napisać. Kolor możemy sobie oczywiście zmienić. Albo anulować. Tak więc, czy jeszcze są jakieś dodatkowe ciekawe funkcje? Już Wam mówię, jest jeszcze jedna ciekawa funkcja w odtwarzaczu. Witam Was serdecznie. W tym krótkim filmie chciałbym Wam pokazać. Okej. Tu mamy taką opcję, weźmy sobie tu oczywiście w opcję. Automatyczne wyłączenie wideo. Tutaj na dole, tu widzicie taką funkcję. Do czego to służy? Służy to na przykład do takiego czegoś. Dajemy dziecku, albo sami sobie oczywiście, telefon czy tableta Samsunga oczywiście z tą funkcjonalnością. Dajmy dziecku na przykład film, bajkę, masz oglądaj i spać. Dziecko ogląda bajkę, wiemy, że za około 20 minut zaśnie, ale bajka powiedzmy jest godzinna. I żeby dalej tam nie leciała, baterii nie zużywała, wystarczy kliknąć sobie automatycznie. Wyłącz wideo, ustawmy sobie na przykład 30 minut. I w tym momencie odtwarzacz zostanie wideo zamknięty po 30 minutach. Czyli dziecko zaczyna sobie oglądać jakiś film. Przepraszam. Ściszmy, żeby nam tutaj... Ok. Dziecko sobie ogląda film, film sobie leci, la 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 la. I w momencie za około 30 minut od oglądania film automatycznie zostanie wyłączony, telefon zostanie zablokowany. I w tym momencie nie będzie już tam budziło dziecka czy coś w tym stylu. Tak więc to jest kolejna funkcjonalność. Czy jeszcze coś mamy ciekawego? Już pokazuję. Tu mamy ustawienia. Ustawienia. I tu jest mini kontroler, akurat to tam nie będę Wam pokazywał, bo to nic ciekawego. Jasność. Jeżeli chcemy korzystać ze czujnika RGB, czyli oświetlenia wbudowanego w telefonie, możemy zostawić jak jest. Sam będzie dostosowywał w miarę najlepszy obraz. Jeżeli chcemy sami sobie określić, z jaką mocą ma nam wyświetlacz pokazywać obraz, no to tak to działa, że odznaczamy ten automatyczny i sami przesuwamy sobie tutaj siłę świecenia. Ja zostawię automat. Czy jeszcze coś? Ustawieniach ciekawego. Sound Alive to nie, asystent etykiety to tutaj myślę, że nie trzeba nic tłumaczyć. Myślę, że to wszystko. Tak więc jeżeli używacie często waszego telefonu do robienia filmów, zalecam zapoznać się z tą funkcją i przetestować to przechwytywanie. A przechwytywanie zdjęć może być bardzo przydatne, jeżeli chodzi o wyciąganie jakichś fajnych kadrów z naszego filmu.